Witam was, jestem Enki, a przed wami jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac Afterbirth Plus i tym razem lecimy sobie randomową postacią i może nam wypadnie nasza nowa postać, którą odblokowaliśmy, czyli Iden, ale niestety nie, gram Isaaciem. Tak samo jak w pierwszym odcinku, okej. Mamy cone head, czyli mamy twardą głowę, nie wiem, jajo głowę czy coś w tym rodzaju. Jak ja mam to? Przejść. Okej. Matchstick jest okej. Nie możemy, wiem, że zdjąć kleszcza czy co. O, Lucky Rock możemy, odkryliśmy. Zajebiście. Wiem, że tym matchstickiem możemy tego, jak to się nazywa, tego kleszcza oderwać. Jest taki jeden trinket, który tam chyba zmniejsza HP procentowo każdego bossa od chyba 25%, coś jakoś tak. Nie jestem pewien, o ile procent zmniejsza tego HP. Jest to dobry item, aczkolwiek tego klesza nie możemy zdjąć w żaden sposób. Jedynie go możemy zdjąć właśnie biorąc ten trinket, właśnie ten matchstick. Inny trinket jak weźmiemy, to po prostu no nie możemy zdjąć po prostu tego kleszcza i tyle. No, więc się nagadałem o tym trinkecie, ale to niesamowity trinket jest. A tak naprawdę nie mam pojęcia, co robi, tak oprócz tego. Nie chcę, będzie, bo nie mamy innego. Żadnego innego, no. No dobra, ginty, gąbko. Czerwona. No. Dobrze, że ona jeszcze tych czerwonych much, na przykład nie ten. The Lovers, ale to jest takie. Nie wiem w ogóle, co to robi. A, okej, okay, serduszko tylko. Spoko, jakoś mi to tam nie wadzi, może być, jakbyśmy dostali damage, albo znaleźli jakąś maszynę do oddawania krwi, to jak najbardziej. O nie, nienawidzę, jak te muchy wpadają na te kamienie, to jest tragedia. Chodźcie tu, chodźcie. No tracicie mój czas cenny, kurna, i srebrne serduszko przez was straciłem z tego, kurna, jajogłowia. Pięć godzin później. Pięć lat później. Pięć wieków później. No nareszcie. Co to jest? Bronze Cup. Okej. Okay. Nie. Czy to po rozwaleniu kupy po prostu wybucha kupę? Kupa, serio? To nie jest zła rzecz. Nie, dzięki. Okej, okay. Tego bossa doskonale znam, z nim walczyłem w sumie chyba najwięcej razy ze wszystkich bossów w naszych podejściach z Antiberfa. Fuck you, kurna. Ty mały brzdącu. Na szczęście to jest pierwsze piętro, więc tutaj raczej nie boimy się dostać obrażeń. Ach. No to tak jest. A, dostaniemy jak... Wiecie, no na pierwszych piętrach nie mamy szansy dostać czegoś takiego jak Devil Room. Devil Room coś to jest coś takiego, co się pojawia, w sensie taki specjalny pokój, gdzie możemy oddać nasze zdrowie za jakieś zajebiste itemy. Niestety ten pokój pojawia się dopiero wtedy, kiedy nie stracimy żadnego czerwonego serduszka w pokoju. Znaczy, może się pojawić, ale po prostu jak dostaniemy obrażenie na czerwone serduszka, to po prostu ta szansa jakby maleje. Dobra, wszędzie byliśmy oprócz sklepu, nie ma hajsu na sklep. Klucz chyba też, więc możemy lecieć dalej. Ja się napiję, popatrzmy sobie, co, o czym śni nasz Isaac. Wypluł żyletkę, super. Arcade Room, zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie ta maszyna do oddawania krwi, fajnie gdyby to nam wyleciało dużo zdrowia, byśmy mogli z tego nafarmić złota, czy tam monet sobie trochę i by było fajnie. Noż ty kurna, no serio, minus 99% na Devil Room. Po lewej stronie macie ten, macie statystyki w ogóle całe naszej postaci i to na samym dole, tam gdzie jest taki krzyżyk dobry i krzyżyk zły. Help down, kurwa, serio.
O właśnie, 36%. Jeśli nie dostaniemy w pokoju, na przykład z bossem, żadnych obrażeń, to będziemy mieć 36% nadal. A tak to byśmy mieli 100, gdybyśmy nie dostali tutaj obrażeń w ogóle. Gdybyśmy mieli na przykład srebrne serduszko. O kufa, fuck you! I to jeszcze chyba championowy, nie? Który mi zabrał całe serce zamiast połowę. Moje granie w Isaaca jest po prostu genialne. Genialne. Chociaż szczerze mówiąc, jestem po prostu pod wrażeniem samego siebie, że potrafię go przejść, bo z tego co widziałem, to dosyć sporo ludzi nawet nie umie go przejść. Nie umie mi dojść na przykład do matki. O fuck, serio? No po prostu ja mam w tej grze tak cholernie fajne szczęście, że to po prostu jest masakra. I do itemów, o super, wylała się woda. To fajnie. O, no taki pokój mam szczęście. No może to nie jest jakiś zły super pokój, ale i tak kurna, mogłoby być lepiej. Nie wiem, czy jak ja po prostu gram, to mam takie słabe podejścia, czy... Po prostu nie mają takie szczęścia, bo ja mam kurna pecha. Fajnie, pierdolę sobie. Ale spokojnie, jeszcze może być jakiś fajny item, na przykład z bossa. Na spokojnie. Zen. Keep calm. Macie tu pianki. Strasznie lubię takich potworków, które uciekają albo... Albo te takie, które się uciekają. One są najgorsze, o Jezu. Znaczy uciekają i te takie, które się chowają, o właśnie o to mi chodziło. Bo te co się chowają, to była po prostu ich ta masakra. O, petrified poop! Zajebiste. Teraz z każdej kupy mam szansę na właśnie dropienie różnych rzeczy. Monet, serduszek, kurna wszystkiego. Bo ja nie mogę. A, tu jest jeszcze jeden przeciwnik. O, ja się dziwię, czemu nie są otwarte drzwi. Do kolejnych pokoi. Dobra. A, i sorry, jakbym tutaj tak lamił. Ale jest która? O, w dupę, ty, ja już miałem połowę serduszka z trzech. To najbardziej lamerski pokój, jaki w ogóle był chyba. Trzech czasów moich. O, ty, uciekające serduszko. Magic. Przydałby się jakiś damage up. Brakuje mi takiego rozpierdzielu tutaj. Jeden itemik, który naprawdę zrobi nam grę. Nie wiem, Polyphemus, albo Brimstone, albo Techex, albo kurde, coś jeszcze, nie wiem co, ale coś fajnego. Nie wiem, Soymilk, o! Soymilk by nam podratował dupę. Czy oczywiście to żart. Jakby ktoś nie znał tej gry, to Soymilk to jest najgorszy item w grze. Chyba. Nie wiem jak jest w tej wersji. Aczkolwiek w Rebirthie, czy tam tym co graliśmy kiedyś tam, to ten... To był najgorszy item jaki tylko mógł być. No i dostałem obrażenie na bossie, nie mamy tego Devil Roomu niestety. Ale trudno, może na następnym piętrze się trafi. Może jakieś srebrne serduszka, halo? A i a propos w ogóle nagrania, wiem, że to nie jest jakaś superowa jakość, że w jakichś tam momentach, kiedy nie wiem, jest bardzo dużo rzeczy na ekranie, są jakieś przebłyski czy coś takiego, to tam chwilę się odświeża obraz, bo nagrywam OBS-em i tak trochę tego OBS-a nie ogarniam. To jest coś takiego, nie lubię tego przedmiotu, ale może być, jako że nie mam jeszcze tego, nie mam jeszcze Polaroida i tego negatywa.
to może być ten przedmiot, to nam daje regenerację czerwonych serduszek, co jest naprawdę bardzo spoko. Jak ja tu dostałem, to ja nie wiem. O, super. Dobra, walić to. A chciałem dostać szansę na Devil Room. O, super, kurde, na każdym przeciwniku będę dostawić. Będę lamić, bo kurde jest która? Jest trzecia w nocy, prawie czwarta w nocy, jutro mam zajęcia. W ogóle teraz mam sesję i w ogóle tak mi się zachciało nagrywać Isaaca i... A to nie bierzcie przykładu ze mnie. To nie jest jakoś super... Jak to się mówi? Mądre. O kurde. Ile ja mam damage'a, że ich nie mogę rozwalić? Ile ja mam ich strzelać, kurna. Chodź tu. Ten jeszcze odrzuca ode mnie pociski. No ginże! No nareszcie. Dobra. W ogóle porównując mój styl gry do innych, to inni to są kurna tacy propsi w tą grę, a u mnie to wygląda tak, że ja się oczywiście zjadę do połowy serduszka, nachwytam kurde tych wszystkich damage'ów, a dopiero przy połowie serduszka będę hardcorem, mistrzem tej gry. Chyba. Nie wiem, tak zawsze jest prawie, że... Zawsze jak mam mało serduszek, albo jak jest już taki stan krytyczny, taki na maksa, to wtedy zaczynam dobrze grać, w końcu. Kiedy powinienem już tak od początku grać. No kurde, gin. Typie. Dobra, super. Fajnie, że nie mogę wziąć tamtych przedmiotów. Główki się śpią. Let's go. O, co to za jakieś kubki? To są jakieś mocniejsze, takie chodzące bardziej dziwnie. Z tymi żółtymi czymś. Nie wiem, co koleś jadł, ale... Coś tam było w tym. Takie żółte wyszło. Okej, treasure room, co to jest? Papryka, ghost pepper, flame tears. Trzeba będę jakimiś ogniami strzelać? O nie. Ja chcę jeszcze drugi przycisk. O, moneta, super. Coś dobrego. Coś dobrego, to jest moneta na szczęście, która nam da szczęście w tym podejściu. I naprawdę będzie zajebiście. W ogóle tak postanowiłem, że... O, faktycznie to działa, ale coś tak jakoś za rzadko chyba. Rzadko jak te kupy, kurwa, z tymi jakimiś żółtymi frędzlami. Postanowiłem, że na następnym podejściu spróbujemy zrobić sobie tego, jak to się nazywa? Grid Molda. Nigdy w to nie grałem, nie wiem jak w to się gra, widziałem to faktycznie jak inni grali, ale nie dużo, więc to pozostaje dla mnie zagadką. Wiem, że tam na końcu jest jakiś super hiper boss, ja to oglądałem w momencie, kiedy ten update z tym Grid Moldem wchodził dopiero. Więc tak naprawdę nie mam pojęcia. Wiem, że jest Ultra Grid czy coś takiego chyba jeszcze. Czy tam jest jeszcze, jak to się nazywa, taki... Wow, jak ja to uniknęłem, to ja nie wiem. Że jest tam jeszcze coś takiego, że można odblokować tego Super Grid Moda. Jak? To nie mam pojęcia. Na początku spróbuję pokonać tą 10 razy tą matkę. Tam pozwala nam wtedy odblokować tego Polaroida i przejść na dalsze piętra. A później będziemy się bawić oczywiście tam challenge'ami, robieniem tych jak to się nazywa, robieniem tych, no po prostu robieniem gry na 100%, nie? Jakieś tam challenge, nie challenge, ale też chodzi o to, żeby na przykład żeby odblokować jakieś tam postacie, to trzeba na przykład zebrać, na przykład ostatnio Lazarusa zebraliśmy, to żeby odkryć Lazarusa trzeba było chyba mieć cztery srebrne serca, czy coś takiego, i się odblokowuje tak, że nie można podnieść żadnego serca przez ileś tam pięter i tak dalej, więc to będziemy się w to bawić później oczywiście, ale no, o w dupę, kurwa, dostałem kogoś. Damage, 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 please. Give me damage, give me damage.
Leć kurna na ten płomień, typie. My. A ja se gasz ten płomień tymi moimi łzami. No kurna! Gin! Typie, dobra, piguła. Zobaczmy co to jest, może coś szczęśliwego? Ło, power pill! Tego nie widziałem nigdy. Chyba, nie wiem, nie przypominam sobie, że coś takiego. Wiem, że była pigułka, znaczy ten, że była karta, chariot, która coś takiego robiła, ale... Znaczy pigułka, bo oczywiście dostałem od tego kurna challenge'owego. Fuck you! Okej. Okay. Mumki w ogóle strasznie dużo znajdzie, jak jakoś tak dostałem, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. No, Enki zbi się kurna już do zerowej ilości health'a. I zacznij grać w końcu jakoś. Dobra. Tyle baterii, ja nie mam nic na baterię. O fuck, ona strzela do tyłu też? A nie, bo tam są te grudki, kurde. Jakieś gruczołki. Patrz ile my je zadajemy. To jest po prostu nic. Ten płomień może coś tam zadaje, ale on też rzadko kurde wyskakuje, kiedy jest potrzebne, to w ogóle go nie ma. Czy ja tu zginę? O, to jej trochę pojechało po gębie. Dawaj, gin! Naprawdę, to ta bitwa będzie trwała wieki. Jak chcecie przejść? Kurna, 15 minut już gram. Ej, to jest strasznie dużo jak na takie dwa piętra. To jest drugie piętro? Okropnie dużo. No, oczywiście itemy, kurna, dajcie mi jakiś item. Następny nam podszedł ten, Tekex. To było nawet spoko. To był już taki przedmiot, który nam wygrywał grę, ale reszta itemów to nie powiem, że była jakaś super. Serio, trzeba ciebie jeszcze rozwalić, tak? No ten płomień dużo zadaje, spoko, ten płomień jest naprawdę okej. Magic 8-Ball, najgorszy item jaki mógł nam podejść z tego. Z bossa. O, oh, fuck you, gro. Daj mi item, daj mi damage. Fuck you. Tak będę narzekać na tą grę, a ta gra będzie mnie jeszcze bardziej nienawidzić i będzie mi kurde ten, dawaj defa, kurde, nie lubię tego pokoju. O, to jest jakaś ta, jakaś rzecz. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale to sobie wezmę. Co to jest? D5. Ten Reload Enemies, czy coś takiego? Chyba? Wolę tego nie używać, bo kurde, czasem ta rzecz, kurde, reroluje nam przeciwników na takich z wyższych pięter, więc to jest, kurde, takie niebezpieczne dosyć. A, sprawdzimy to najpierw. Jak będzie jakiś cięższy boss, czy coś, to... sobie. Znaczy nie boss, bossa nie można zmienić akurat, ale jakiś przeciwnik taki zwykły, najzwyklejszy. No gincie, kurde, ile ja mam was bić? Wiem, że to długo trwa, ale kurde, ja się nie poddaję. Nawet jak idzie mi kurde kiepsko, to ja walczę do końca, nie ma tak, nie ma tak łatwo. Naprawdę, podeszły nam najgorsze item, jakie mogły być. Jakieś HP upy, Ghost Pepper jedynie jest jakiś spoko. Ale to też, kurde, masakra jakaś. Dobra. Laser. Technology. Mogłem go zrilolować, ale... ale może być w sumie, bo to wali przez cały pokój. No i patrzcie, kurde, co to jest za damage? Co to jest za damage? Halo. No coś tam przynajmniej szybciej ich rozwalimy, ale to też jest, kurde, katastrofa. Okej, okay, co to jest? Wislaki, nie chcę tego. Chociaż podwyższenie laka pozwoliłoby nam coś takiego, że
częściej by... O kurde, ten Ghost Pepper działał. Chyba tak to działa. Dobra, zróbmy to, zobaczmy co się zrobi. O, losowi przeciwnicy, fajnie. Damage. What the fuck? Najdłuższe przejście ever. To będzie najdłuższy kurde przejście ever, naprawdę. Gro, daj mi coś, proszę. No już nie narzekam. Już nie narzekam. Halo, gro, daj mi. Daj mi cokolwiek. Oh, fuck you. Dobra, gińcie sobie od tej wody. Chodźcie tu, chodźcie. Chodźcie, gińcie. Albo z was reloluje. Kurna. Ło, co to jest za gościu? Co to za pianka jakaś śmieszna? What the fuck? Ale śmieszne. Czy ja mogę w końcu... What the fuck? Ale on jest szybki. Dobra, zmieniam te, bo on mnie zabije zaraz. On był challenge'owy, on miał tego, on jeden health'a od razu zabijał, a on był zarąbiście szybki. I mnie tu zniszczył. Mimo niepowodzeń, my lecimy dalej. Tu nie będzie bossa, wiem o tym, ale... Chociaż może. Mogę zmienić ten przedmiot, tego lasera, na jakiś inny, chociaż niby jest spoko, ale mógłby być na przykład jakiś damage, nie? Weźmy sobie tutaj, możemy pójść też do sklepu w sumie. Tam mogłoby być coś fajnego. Ta mucha powinna być dawno zniszczona. Ile ja kurde w nią już wyładowałem tego lasera? Wystarczająco i patrz, jeszcze nie ginie. O, ta gra mnie zaczyna irytować. Jeszcze do tego Soymeat powinien dojść. To by już dopiero gra trwała pierdyliard lat. Nazwę ten odcinek najdłuższe podejście ever. Trzecie piętro. 20 minut. Właśnie tutaj. O, tu jest jakiś specjalny pokój. Myślałem, że to będzie sklep. Co to jest za... Myk, myk. Dobra, chodźmy dalej. Ten niezaświecona żarówka chyba daje coś takiego, że... Chyba jak mamy nienaładowany spacebar item, w sensie teraz mamy tą kostkę, jak mamy nienaładowany, to ona nam zwiększa statystyki chyba. Więc jakbym wyrzucił ten chyba przedmiot, albo się go pozbył, albo w ogóle cały czas go używał, chociaż nie chcę go używać cały czas, bo mogą mi jakieś gorsi przeciwnicy wyjść, to bym miał chyba ten, większe obrażenie bym miał. Okej, tu będzie sklep. Coś fajnego? Okej, okay, może być. Tak. Car baterii. Nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Nie wiem co to jest, to... Jak tego nie znam, to znaczy, że po prostu to jest głupie. Biblia mogłaby być, ale... Chociaż Biblię mogłem wziąć. Ej, jestem głupi. Dajcie jakiś item, mam 15 monet akurat.
Moneta! Znaczy ten, Boże, jak to się nazywa? Item! Go, please! A, nie mam bomb. Super. Ta gra mnie kocha. Błagam, no wiem, że gram na hardzie, ale to nie musi być aż tak hard. No, ile ja mam tą brzoskwinkę, kurna, rozwalać? Nie brzoskwinkę, tylko kurna robaczka. Mamy złote klucze, więc możemy sobie... nie. No. Więc możemy tak zrobić. Oczywiście ostatni pokój, do jakiego poszedłem, to jest boss. Wiem, że źle poszedłem tam wcześniej, bo... nie wiadomo było, że to będzie boss, bo to jest najdłuższa droga, ale... ciekawe, jak zrobię tak. O! Muszę, spoko. To akurat było dobre. Let's go, mega fatty. O nie! Przecież ja tu zginę! O, tą bombę rozwalę. Patrz, jak my go szybko rozwalamy. To jest po prostu... nie no, w sumie mu nawet szybko chyba spada obraz. Znaczy ten, wydawało mi się, że będzie gorzej. Wydawało mi się, że będzie gorzej, ale... nie jest aż tak źle. Ale i tak, nasze obrażenia są pałkie i to katastrofalnie. Nareszcie damage up. Jakiś taki se, ale może być. Zawsze coś. Deps jedynka. W ogóle śmiesznie wyglądamy. Ja zostawię taki wygląd. To zostawmy chyba. Jestem ciekaw, co tu jest. Sorry, ale ja bardzo lubię otwierać skrzyneczki. Co to? Endless enemies? Coś takiego? Nameless. Endless nameless. What the fuck? Nie wiem, co to robi, ale... Petrified Pulp wydaje mi się nadal lepszy. Tylko, że kurde, nie rozwalam bomb cały czas. Czy tych... jak to się nazywa? Kup. Wybuchaj! Typiaro. Czy typiarzu, typiaro, nie wiem w sumie jakiej ty jesteś płci, ale... jakiś tam jesteś. O Boże. Dobra, mam srebrne serduszko, mam srebrne serduszko. Ja chcę Devil Room. Devil Room da mi coś zajebistego. Ja to czuję po prostu w kościach. Jakiś brimstone. Ja się tutaj teraz tak skupiam. To podejście naprawdę przytrafiło się trochę dosyć takie cięższe. Ja pierdzielę, czemu ja wlazłem w te kolce głupie? Myślałem, że one zostały zdezaktywowane. No bo one się dezaktywują i aktywują co chwilę. Dobra. Tu nie ma nic. A moglibyśmy się zabić, gdybyśmy mieli tego... jak to się nazywa? Jakiś tam papier, list gończy, czy coś takiego na tego. Ja pierdzielę, co to są za przeciwnicy z główkami? Nie pierdyle, to normalnie. To będzie raczej... nie gra w Isaaca, tylko to będzie Rage Quit, czy coś w tym rodzaju. Bo ja się... ile ja mogę, kurna, ich rozwalać? Przecież... jak się robi tego boss rusha, to się tam dochodzi do kurde depsów dwójki 20 minut, a nie kurde 30 czy i więcej. Błagam, niech tu będzie boss. Wiem, że jakoś się da chyba tam rozróżnić, że boss jest tam, gdzie na przykład jest sklep czy coś w tym rodzaju. Ale nie wiem, jak to się robi dokładnie. Tak wiem, że coś takiego istnieje. Ale no, dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy co tu jest. Kluczyczek, dobra, wezmę sobie kluczyk. Weźmy bombkę. Co to jest? Diplopia. Double item, coś tam. Ej, weźmy sobie diplopię, ja chyba wiem co to jest. To jest chyba podwojenie itemu. Jakbyśmy dostali jakiś zajebisty item, na przykład Polyphemus albo coś w tym rodzaju, to by było zajebiście, kurwa.
Albo coś na przykład z tego, z Devil Roomu. Ej, jestem ciekaw, jak były trzy przedmioty w Devil Roomie. Byśmy użyli Diplopi, czy one by się sklonowały. Loki, o Loki. Ja chyba nigdy z tobą nie walczyłem, a wiem, że jesteś fajnym bossem. Super. Że kurno... Tak bardzo nie chciałem zyskać na nim obrażeń, żeby była szansa na Devil Room, ale oczywiście musiałem paść. To powinno wyglądać tak, że on sobie przyzywa te gówna i one pękają na nim. I wtedy on bardzo szybko ginie, ale oczywiście mam tak słabe obrażenia, że nie mogę kurna tego zrobić, bo pierdyliard lat to zajmie. Dobra, nie jest aż tak źle, ale naprawdę jest źle. O, te! Ile miałem procent na Devil Room? 1%? Uuu. I teraz tak, zobaczmy, czy Diplopia działa. Działa. To jest damage up. Wiem, że to jest słaby jakiś tam damage up, ale zawsze jakiś. Zrobić na 80 coś tam, dobra. Może być. Ciekawe, czy drugi Gimpy coś robi. Nie mam pojęcia, może podwójna ten. Nie byłem tym, w roomie tym z... jak to się nazywa? Z przedmiotem. Tutaj jest, okej. Tu bym się chciał dostać, tu jest dime. Czy jakoś tak, to jest 10 tam centówka, czy jakoś tak to się nazywa. Więc to jest spoko, the high priestess. Priestess, czy jakoś tak. O nie, tego nie biorę. Zapomnijcie o tym, nie chcę tego. To jest jakaś tam perełka, czy coś takiego. Albo to jest mam? Mam sperl, albo to takie drugie. Jeśli to jest to drugie, to jest też jeden z najgorszych przedmiotów w grze, ponieważ to jest coś takiego, że ładuje nam przedmioty. Wypluwamy taki szereg takich przed tych strzałów, ale minus jest taki, że jak dostaniemy obrażenie, to nam nas teleportuje do dowolnego tam pokoju gdzieś tam, nie? Ej, kurna, co jest? I tak mamy, kurde, damage taki se. Mogłem poczekać na jakieś lepsze przedmioty, szczerze mówiąc, z tą Diplopią. Mogłem to wziąć tak normalnie. Okej. O! I tu możemy sobie... Nie wiem, co to jest, ale to jest familiar, więc... Nie! Darpa. Uje. Może być. On nas podratuje. Teraz chcę, żeby nam wypadało troszkę więcej serduszek czerwonych. To by było spoko. Fuck, od czego dostałem? Nie wiem, ale nadal mamy jakieś tam szanse na Devil Room, więc... Już nie mamy. Dobra, nie są te, ten damage przecież taki zły jak wcześniej. Da się żyć! Kurna, to gówno po środku! A! Ej, ja się naprawdę irytuję. Ta gra jest wkurzająca. Nie wiem, czy się fajnie ogląda to, jak się ktoś wkurza. Pewnie śmieszne to jest, ale... Ale no... O, to jest fajne, lubię to. Może być. Ten pajączek jest fajny, bo widzimy wszystkie życia naszych przeciwników. Paski życia w sensie. To jest spoko. Bo widzimy przynajmniej, jakim życie spada. Jakie obrażenia kolosalne, kurna, im zadajemy. Ja pierdzielę, co ja tak dostaję, kurde, obrażenia. To jest tragedia. Okej, dzięki, Dark Bomb. Ja sobie to zostawię i sobie to wezmę przed kolejnym piętrem, bo... albo przed walką z bossem, żebyśmy mieli szansę na Devil Room kolejny. Okej, nice. Fuck.
O nie, znowu ten pokój głupi. Dobra, wiecie co, ja wezmę ten, te czerwone serduszko, bo jak dostanę chociaż raz, to się boję trochę o własne zdrowie. O, dzięki! Grid. Tak łatwego bossa dostać. Super. Szkoda, że z niego nie wypadło coś takiego jak ten, jak to się nazywa? Ja nie przeszedłem tej matki, serio? Otworzyła mi przejście i... Ojejku. Czy tu były dwie chyba te serce matki, czy znaczy te łapki, kanapki? A wojnie. Dobra, może być, spoko. Gdzie może być boss? W tamtą stronę i w górę, kurde, ja nie zauważyłem, że tam nie przekapiłem jeden pokój. Tam, kurde, czemu nie wchodzisz mi tutaj? Ja się patrzę na mapę zamiast na ekran główny. Okej. Okay. Dark Bomb, dawaj, ja na ciebie liczę, naprawdę. Liczę na ciebie hardo. Dawaj mi jakieś srebrne serca. A, wezmę sobie bombkę, bo... Czemu nie? I mam sporo kluczy, tu może coś być fajnego, na przykład bomby więcej. Spoko. I dime! Wow, ile mam hajsu. Zajebiście. Wow, ile to piedro będzie trwało, kurde. XXL ono jest? Ja nie wiem, czy poziom trudności w tej grze się zwiększył kolosalnie, czy co. Czy co się stało, ale naprawdę to jest jakieś porąbane. Co się tu dzieje? I can see forever. Oh, nice. I can see forever. Nie wiem, co ci prześwinicy robią. Teraz piją pająki, okej. Wszystko jasne. Ciekaw, czy Brimstone daje tylko efekt Brimstone'a, czy nam podwyższa też obrażenia. Kurde, jak... Czy ja wiem? Tak, już treasure room był. Walka z matką. Mogłem wziąć Biblię wtedy. To byłby dobry wybór, bo byśmy mogli roztrzaskać ją z jednym podejściem. Tylko trzask, kurna, praski już po niej. A tak to musimy z nią walczyć, ale trudno, dam sobie jakoś radę. Dobra, może być to, bo będziemy tu stać i niech ta łapka, kanapka, kurna, spadnie z góry, tylko nie tu, tylko w tą klamkę, kurde. O, fuck. Nie wiem, czy dostałem młody. Ty, a co jak użyjemy High Priestess na matce? O! Czy ją to walnęło? Nadepła na stopę. Sama sobie. Okej, okay, HP up. Dawaj, kurde, Soul Hearta nie ma. Ej, tu jest The Womb? Serio? Myślałem, że pokonanie matki chyba 10 razy, to dopiero wtedy coś tam się odblokowuje. Ale nie, teraz będzie, kurde, super hiper hard. Nie wiem, czy przejdę The Womb. Make a wish. W sumie szczerze mówiąc, tu już chyba nie będzie żadnych kup, więc ja sobie daruję z tej kupy. Wezmę sobie make a wish. Nie wiem, co dodaje, ale coś tam pewnie daje. O, Dark Bomb! Lecisz z koksem. Go! Masz tu żarełko, dawaj. Żarło. Oh yes. Spoko, 75% coś tam na Devil Rooma. Więc fajnie byłoby go dostać.
halo. Chociaż wiecie co? Chyba podejście, chyba długość podejścia jest taka... Nie jest zła, bywało gorzej. Ale i tak jest kurna słabo. Ja mam czasem tak tereny podejścia, a patrzę na innych czasem, na inne kanały, to czasem oni mają takie zajebiste podejścia, tak zajebiste, a oni zawsze takie gówniackie. W sensie, wiecie, jakoś to przechodzę, ale kurde, nie ma nigdy czegoś takiego, że mam takie rozpierdzielające podejście, żeby wszystkich kurna za jednym strzałem by rozwalać, nie? Wow, co to za muszka jakaś śmieszna. A, bo na się teleportuje, gdzie on... Gdzie on? No kurde, ale śmiesznie. Spakowany. O, fuck. O, dzięki, Gimpy. Dawaj. Targłam, lecisz. Czy przydałoby się jakiś taki item, który zwiększa ten... O, Chubby. Który zwiększa tam, jak to się nazywa? Resp czerwonych serduszek, to by było naprawdę spoko. Chyba jest taki item, nie? Na pewno jest. Nie wiem, jak on się nazywa. Nawet nie wiem, jak wygląda, ale pewnie jest takie. Takie gówno. Wiem, że fajnie się go rozwala, jak mu się do gęby bombę da. On tak, co się dzieje? Kurno, mam coś w japie. Wybucha. O nie. Nie musiałem tu przejść. O, ale super Dark Bomb sobie wziął. Przekąskę i da mi. Dziękuję. Mam bossa. Na tych chyba łąbach nie ma w ogóle treasure roomu, więc sobie od razu tu wejdę. To jest jeden z prostszych bossów, aczkolwiek jest on strasznie nieprzewidywalny. W sensie dostać od niego challenge, znaczy dostać od niego obrażenia, to jest po prostu jak, wiecie, ruletka. Bo te jego nóżki tak sobie spadają raz. No mogą na ciebie spaść mimo tego, że unikasz dobrze jego ciosu wszystkiego i tak dalej. Czy on tymi nóżkami nie roz... O, HP up i damage, i damage up. Ja to jest gówno, nie biorę tego. Chyba, że... A sobie wezmę. Azazel, zajebiście! Achievement unlocked. Mega, lecimy dalej. Super, następne podejście pewnie Azazelem, w końcu coś tam... Będziemy niszczyć. Przynajmniej cokolwiek będziemy robić. O nie. Łapka, kanapka, druga kanapka, trzecia, czwarta. No nie. Czek. Wolałbym czerwone serca. Żebym mógł sobie to azaz... Znaczy ten gówniak kurna brać. Dark Bomb. O, dziękuję. Gięcie pająki, okej. Nie, mój mózg jest już kurde zmęczony tym, nie? Czy mój mózg włączył tryb skupienia? O, oh, fuck. Ja mam tu przejść. Fuck! Wiedziałem, że tak będzie, ale Gimpy na szczęście działa. Nieźle, full health. Może być. Spoko, na razie nie straciliśmy żadnego czerwonego serduszka, więc... Zawsze jest szansa na jakiś fajny devil room. Ale no. Ej, fajnie by było, gdyby dodali postać, która jest przeciwieństwem Azazela. Na przykład, aby odblokować Azazela, to chyba trzeba zrobić 3 deale z diabłem, czy coś takiego. A na przykład, żeby odblokować przeciwieństwo Azazela, to żeby na przykład 3 razy ten. Trzeba 3 razy zrobić deala z aniołem, nie? Bo też są na przykład Angel Roomy, czy jakoś tak.
wtedy się pojawia jak ten, jak nie weźmiecie deala z diabłem, wejdziecie do pokoju, ale nie weźmiecie nic. I wtedy możecie wziąć jakiś przedmiot fajny. O, ale bajer. Wolę to nam bezpiecznie zrobić. Nie wiem, co to robi ten przedmiot, ale... Pieniądze. Booty in a box. Okay. O nie, nie lubię was. Bardzo was nie lubię. Co dostałem? Chyba dostałem od tego łóczka. Bateria. Nice and hot. Powinienem rozwalać te takie purchawy czerwone na ziemi. One też czasem wyrzucają ten zdrowie. Było blisko. Ja pierdzie, co to kurna? Nie chcę tracić czerwonego serduszka. Ja nie wiem, która krew jest moja, a która jest tych gówniaków. Wiem, że ona się jakoś migocze czy coś takiego, ale to jest ciężko do rozpoznania. Kurde, jak ja mam tego typa też. Tą krwią bryzga. Wszystkie strony. No nie, znowu te gerlingi chyba one się nazywają, nie? One mają, kurde, tak przy dość do ściany, kurna. Tą krwią. O, dobra, super, czerwone serduszko, bierz to. Albo nie, wiesz co, ja to wezmę. Czuję się pewniejsze, jak mam te czerwone serduszka. Dobra, Erke, ofa. O, dzięki, kurde, stary, ty jesteś zajebisty, koleś. Spoko. Dobra, weź to, darbo. Nic mi dałeś, trudno. O, co to jest? Kalus, twoje nogi są silniejsze. No to chyba daje nam coś takiego. O fuck, nie widziałem, że to tak działa. Wolę na tym pobyć. Dajcie mi serca. Jak dostanę tą bombę od ciebie, to normalnie cię nią wysadzę. Stary. O, dzięki. Dajcie mi zdrowie. O, fuck. To mi daje tylko, hej, graj se na mnie dłużej, żeby tracić czas, a nie daj mi zdrowie. O, dobra, dzięki, super. O, w dupę, kurna. Czemu to jakieś gówniaki są? Dobra, lecimy na bossa. Nie wiem, które to jest. Mam set. Ja to ginę. Ginę tutaj. A może jednak nie? W dupę, kurna, te lasery z tych oczu. No nie wierzę, nie? Te lasery z tych oczu są przerąbane. Nienawidzę. O, prawie już rozwaliłem tego drugiego. Może by poszła jakoś ta walka z matką. Nie, wiecie co, to podejście było katastrofalne. Jeśli chodzi o itemy, o wszystko i także, no, nie obwiniając samej gry, to moje granie też było, kurde, koszmarne. Muszę się wyspać, idę spać. Do kolejnego odcinku z The Banik of Isaac Afterbirth Plus. Coś tam podkrywaliśmy, więc nie jestem zły. Azazela odkryliśmy, więc w następnym podejściu prawdopodobnie Azazel wejdzie. No, to pa, pa, trzymajcie się, na razie, cześć.